Siemanko, siemanko, witam serdecznie w kolejnym livestreamie Metro Exodus. Dawno mnie nie było. Minęło dużo czasu od ostatniego streamu. Ale dzisiaj nadrabiamy, lecimy z fabułą. Słuchajcie, na początku mówię, że zwiększyłem jakość streamu na Twitchu. Zalecane jest 6 mega, 6000 kilobitów. Ja zwiększyłem do 10 mega, 10000 kilobitów, także jeżeli ktoś ma jakieś problemy z odtwarzaniem na Twitchu, to po prostu zmniejszy sobie jakość z źródłowej na 720p po prostu. A dlaczego zwiększyłem jakość? Ponieważ chcę, żeby te zapisy live'ów później na YouTubie troszkę lepiej wyglądały. Nie wyglądają źle, ale mogłyby wyglądać troszkę lepiej, więc dlatego zwiększam bitrate. Nie jest to zalecane przez Twitch, bo ludzie z po prostu z mniejszym, jakby wolniejszym internetem mogą mieć problemy z oglądaniem na Twitchu. Tutaj może się im zacinać i tak dalej, buforować, ale to wtedy wystarczy zmniejszyć sobie jakość na 720p i powinno być dobrze. Słuchajcie, jak tam u was Wielkanoc? Jak tam minęła Wielkanoc? Poniedziałek, dzisiaj już wieczór, już po świętach. Jutro normalny dzień. Ja dzisiaj już byłem w pracy, ale jutro znowu mam wolne, także mam zaplanowane dwa takie małe projekty związane z gamingiem. Jeden projekt to odnowa słuchawek HyperX Cloud pierwszej generacji. Bardzo dużo lat mają te słuchawki już. 7, jak nie więcej, lat mają te słuchawki. A popękała cała już skóra na pałąku. Tutaj na uszach wszystko podpadało. Zamówiłem nowe zamienniki. No i nowy kabel cały, ponieważ tam coś się z tym kablem stało, chyba jakieś koty przegryzały czy coś, bo tam syn miał te słuchawki. Więc będę malował trochę te metalowe części, zakładał nowe skórzane części właśnie na pałąki, nauszniki, będę lutował kable. To taki mały projekt też, wszystko będę nagrywał, zrobię z tego jakiś filmik właśnie na YouTube. Druga część, drugi filmik to będzie wymiana obudowy w PC-cie. Ta obudowa, która tutaj stoi, jest przeze mnie przerabiana już milion razy. Obudowa ma z 15 lat albo i więcej nawet. Już była tak cięta przeze mnie i przerabiana i malowana i w ogóle farba już nie trzyma się do niej, bo tam jest jakiś dziwny metal w środku. Także ta farba się nie trzyma, żadna farba nie chce się trzymać. Zamówiłem nową obudowę. Będzie też oczywiście filmik na YouTube z nagraniem, jak zamieniam to, jak wkładam wszystkie części do nowej obudowy. No i takie urozmaicenie troszeczkę na kanale, nie tylko gry, ale takie technologiczne też, jakieś vlogi, jakieś takie rzeczy będą się pojawiać od czasu do czasu, bo teraz mam 2 dni wolnego, więc postaram się to ogarnąć w tych 2 dniach. Aczkolwiek różnie to bywa. Więc życie czasami pokazuje, że no, mamy jakieś tam plany, ale czasami plany się zmieniają. Jak to w życiu bywa, nie? Okej, czekajcie, teraz tak.
Wiele dni już minęło, około 2 tygodni, kiedy ostatni raz grałem, więc to już teraz nawet ciężko mi jest to przewidzieć, co miałem tutaj zrobić. Oczywiście będąc tu w tym miejscu kilka dni temu, wiedziałem dokładnie, co mam zrobić. Teraz podejrzewam, że muszę wrócić jakby na dół. Czy mi się wydaje? Muszę wrócić na dół. Jak tylko przejdę ten labirynt tuneli konserwacyjnych, dotrę na szczyt tamy. Mam paliwo, muszę teraz uruchomić generator, by móc się... Aha, okej, okay, czyli mam karnister z paliwem. Dobrze. Muszę wrócić na dół. Do generatora. Trochę się stracowałem tym poziomem, bo nie lubię za bardzo tych dziwnych pająków. Mam w ogóle wstręt do pająków i się ich boję w życiu realnym, więc takie pajęczyny i to takie te dźwięki, które one wydają, bardzo mnie jakoś stresują, gdzieś tam z tyłu głowy mam dreszcze, nie lubię. Chociaż wiem, że to gra, ale po prostu nie, jakoś tak nie za bardzo, powiem wam szczerze, nie za bardzo mnie. No podpalaj się. Patrz, nie chce się podpalić, a nawet. O. Buh. Ohydne są te. Okropne są te pająki. Gdzie ten generator był? Teraz już zapomniałem. Generator gdzieś był. O, to ten się spalił, dobra. Palcie się. A generator, gdzie on teraz był? Łatwo się gra, jak się jest w ciągu gry, ale jak się przestanie grać, to później jest problem. Generator. O, generator gdzieś był, ale gdzie? Też jest paliwo. Co, pusty, tak? Ale dobra, mam paliwo, bo tam podniosłem. A tu jest generator, dobra. O, cześć. Co, szlak was trafił już? Nie jeszcze. Co jest? Koleżko. Goń się, frajerze. Dychaj. O, patrz. Będzie tu łaził za mną. Dychasz czy nie? A, dobra, w końcu. Te jaja tutaj nie za bardzo chcą wybuchać. Co, mogę już wyjść stąd, co nie? Siemaki Bol. Dobry wieczór. Jak tam jakość? Zwiększyłem bitrate. Sprawdź, jak tam jakość na Twitchu, czy lepszy obraz. Czy nie zacina ci, bo jeżeli ci zacina, to zmniejsz sobie po prostu jakość na streamie. Jeżeli się da, bo też jest... widzicie, z Twitchem to jest też tak, że nie zawsze da się zmienić jakość. Jeżeli nam przypisze slot do zmiany rozdzielczości, to jest taka możliwość, ale... Przeważnie to partnerzy mają taką możliwość tylko. Ale czasami się zdarza, że można też jakby nie partnerzy
jakby nie partnerzy mogą też zmieniać jakoś. Czarny obraz. Poczekaj. Ja sobie wejdę na... Poczekaj, bo tu mi dałeś dobry pomysł teraz. Sprawdzić sobie na aplikacji w telefonie, bo jeżeli ktoś, tak jak mówiłem, ma słabszy internet, to może być problem, że nie będzie działać. Albo jeszcze inaczej, może być też problem z tym, że jest za duży bitrate i w ogóle nikt nie może oglądać. Czego jest aktualizacja? Jest aktualizacja, poczekaj. Zaraz wejdę w Twitcha i zobaczę. Może być tak, że po prostu przesadziłem z bitrate'em. Chociaż ludzie tak nadają też, także nie wiem. Albo tylko partnerzy mogą w takiej rozdzielczości. Dobrze, jeżeli nie, to zmniejszam zaraz ten i że trzeba być restartować streama i zobaczymy, jak to będzie. Sprawdzę u siebie, jak to działa. Czyli działa w ogóle. Okej. No dobra, jesteśmy na żywo. Mój kanał na żywo. Wiesz co, jest czarny ekran właśnie. Dobra, posłuchaj. Zrobimy tak. Trzeba to zmienić. Ustawienia. Prawdopodobnie nie mogę nadawać w 10 tysiącach, tylko w 6, tak jak zawsze. I dlatego jest problem. Samego głosu to też nikt nie chce oglądać, także to nie ma sensu, żeby nadawać sam głos. Nie, to raczej tutaj, raczej to nie o to chodzi, nie, to po prostu jest ten problem z tym, że nadaje za wysoki bitrate. Na żywo, transmisja na żywo, tu pisze, że w ogóle, że jest jakiś czarny ekran i nic nie dodaje. Ok, dobra, słuchajcie. Robię restart szybki i wracam do was. Czekajcie, bo rzeczywiście niby idzie wszystko, bitrate fajnie ten, ale to jest za wysoki, bo coś się dzieje z tym. Dobra, wracam do was za sekundę. Poczekajcie na mnie dosłownie 20 sekund.